Kamerzysta, bardzo ładnie sprzątasz. Tylko jakbyś mógł, to rób to szybciej, tą cudowną, niebieską gąbeczką. Marku, mógłbyś szybciej? Tak, przepraszam, że ci przerwałem. A ja mam do ciebie pytanko. Tak, kamerzysta? Która jest godzinka? Już sprawdzam, czekaj, kamerzysta. Weź już może, odłóż gąbkę, żebyś się nie męczył. Już sprawdzam. Oczywiście, Marku. Jest godzina 15:02. Marku, tak? A czy ty przypadkiem nie miałeś czasu do godziny 15? A, no tak, to masz, kamerzysta, teraz ja posprzątam. A nie chciałeś się zapytać, czy wbili wszystkie subskrypcje? A nie interesuje mnie to, taki bez zakład, teraz ja sprzątam. Marku, bardzo ładnie sprzątasz. Wiem, a byłbyś tak uprzejmy i przyniósłbyś mi jakiś płyn do mycia? Oczywiście, Marku. Dziękuję, kamerzysta, to ja póki co posprzątam na sucho. Dobrze. Patrz, kamerzysta, jak ładnie sprzątam, widzisz? Widzę, niebieska gąbeczka, przyniosłem ci płyn. Ale ten płyn jest zbyt mało prestiżowy, ja się boję takich Marku, rzeczy. Marku, ale niestety nie stać mnie na droższy. No dobrze, przepraszam, kamerzysta, nie chciałem wcale powiedzieć, że jesteś biedniejszy. Co to jest za gówno mi przyniosłeś? No nie wiem, a ty nie mogę wziąć moich płynów już? Skąd to wziąłeś, chociaż z piwnicy? Dobra, zamknij się, weź to rób. O, ale wspaniały płyn, nałożę go trochę. O kurde, ale to gówno cuchnie. Dobra, udawaj. Nie chcę robić tych filmów. Family friendly content. Jeszcze się wylał przez ciebie, frajerze. Family friendly content, rób to. O, teraz umyjemy sobie schodki, żebyś ty, kamerzysta, nie musiał tego robić. O, jak ładnie myję schodki. No wiesz, koniec. Boże, to jest jakieś w ogóle chore, że my musimy robić te filmy. Czemu Dobra. Nie możemy robić w domu normalnych filmów? No bo family friendly content, Marku. Ale mnie więcej to... kasy wpadnie, trzeba iść siano z YouTube'a. W końcu ci wpadnie siano z YouTube'a. Pierwszy raz zarobisz na filmie. Nie chcę zarabiać na tych filmach. Przecież wiesz, że ja mam... No ale zaraz zasięgu nie utną. To jest jedyny plus. No ale czemu ja nie mogę robić znowu normalnych filmów? Dobra, dawaj na ścianie teraz subskrypcję. Powtarzamy tą scenę tylko w tamten sposób. Czekaj, tylko sprawdzę, co tam jeszcze było. Jesteś pewny, że subskrypcje? Tak, jestem pewny, że subskrypcje. Tutaj było... Siema, jestem Marek. Że się witałem z widzami i później była dopiero ściana. To co, mam się teraz przywitać? Tak, teraz masz się przywitać, no, bez kitu. Dobra. Znowu tym głupim głosem. No. Siema, jestem Marek. W tym filmie będę odpowiadał tak kamerzyście przez 24 godziny, ponieważ w ostatnim filmie to on odpowiadał tak przez 24 godziny. Nagraliśmy już jeden taki film, w którym ja odpowiadałem tak, ale no niestety YouTube go usunął. Ale na całe szczęście przywrócili go następnego dnia o godzinie 8:33. I jest teraz super. Ja się tak bardzo cieszę, że przywrócili mi ten film, ale dało mi to dużo do myślenia. Teraz, aby zwiększyć sobie zasięgi, będę robił family friendly content co jakiś czas. Marku, super zabawa, teraz chodź, pójdziemy namalować na ścianie jakiś nick. Tak, tak, czekaj, tylko powiem widzom, o co chodzi. W poprzednim filmie, w którym ja odpowiadałem tak, następną sceną było wpisywanie kolejnego subskrybenta na ścianę prestiżu, więc teraz przejdźmy na tą głupią Marku, nie ścianę, mów... co mi zniszczyłeś. Marku, nie mów tak! Nie możesz tak mówić. Powtórzymy, bo już nie wytrzymuję. Tak? Dobra, zrobi, przytnie się to jakoś, chodź. Dawaj marker, frajerze. Dobra, Marek, graj. No daj ten marker. No dobra, graj. Piszę kogoś. Dobra, graj. Kamerzysta, czy mógłbyś mi dać teraz marker, bo muszę kogoś pisać na ścianę? Oczywiście, Marku, proszę, to twój marker! Chcesz, żeby znowu nam film wyrzucili? Ale za co? Jak to mam czarnym markerem wpisywać? Tutaj muszą być kolorki, daj inny kolor. Tylko sobie... Także, kochany kamerzysta, dał mi czerwony marker, bo czarny może być zbyt drastyczny. Więc teraz, kamerzysta, kogo wylosowałeś? A może ciebie wpisać jeszcze raz? Nie! Tak, to jest dobry pomysł. Wpiszę jeszcze raz mojego kochanego kamerzystę. Nie, Marku, nie możesz mnie wpisywać! Pisz jakąś osóbkę, żeby dzieci się cieszyły! To wpiszę tą osobę i jeszcze raz wpiszę kamerzystę. Nie, pisz tylko tą osobę, Marku! Dobrze, dobrze. A nie wpisuj mnie do ja. Po co mi drugi nick na ścianie? Żeby dali lajki, że nie. Dobra, nikt ci nie da żadnych lajków. Zobacz, jakie były łapki pod filmem, pierwszym filmem Family Friendly. Dali tyle łapek, które powiem, że cię lubię, to dadzą jeszcze więcej i wiesz, no dobra, są no to, zasięgi. No dobra, to mów, że mnie lubisz, no. Kamerzysta, jednak zgodzisz się, abym ciebie wpisała. Tak, tak, prestiżu. Marku, zgodzę Jesteś się. Jesteś takim świetnym kamerzystą, że musisz być zapisany tutaj jeszcze raz. Kamerzysta. I ogromne serduszko dla mojego kamerzysty. I uśmieszek. I jeszcze jedno serduszko. No już wystarczy, Marku. Posłuchaj, teraz musimy wpisać inną osobę na ścianę prestiżu, także powiedz, co muszą zrobić, żeby znaleźć się na ścianie prestiżu.
prestiżu. Jeżeli chcecie znaleźć się na ścianie prestiżu, musicie zostawić 5 łapek w górę pod tym filmem i wtedy wybieramy kolejną osobę. A subskrybować kanał? Też musicie zasubskrybować kanał i napisać komentarz. Wtedy wpiszemy was na ścianę prestiżu. Dobra, ściągaj te Gucci i ubieraj jakieś szmaty, bo będziesz się śpiewać z biedniejszych ludzi, czaisz? A kolejna osoba? Dobra, nie wpisujesz nikogo. Słyszysz, wpiszemy w następnym odcinku. Ściągaj. Kurde, co za syf mi dałeś? Kretynie, jak mam to zmazać? To jest permanentny marker. Dobra, dawaj to. Idź sobie umyć ręce. Ja muszę to umyć. Co ty mi dałeś za marker? Bez żadnego zabezpieczenia, kretynie? Dobra, słyszysz? To przynieś mi nowe ubrania. Dobrze, przyniosę ci, no. Daj te ubrania. No masz. A przecież ja to wczoraj miałem. To są nowe ubrania, zamówiłem takie same, bo wyglądasz w tym tak łatwo family friendly, także będzie to pasować git. Trzeba na każdym filmie family friendly w tym występować? No ja bym występował w tym, no. Trzeba później sprawdzić, jak wygląda sprawa z zasięgami, ale chyba ten film zrobił 4 godziny, 800 tysięcy. Tak, i pobiliśmy rekord, znaczy ty pobiłeś rekord polski, 100 tysięcy łapek. Dobra, ale czekaj, ja to muszę ubrać na filmie, to czekaj. Także kamerzysta przyniósł mi nowiutkie, świeżutkie ubranka. Oczywiście nie są to nowe ubranka. Marek, nagość! Nagość! Nie można pokazywać! Idziemy teraz robić zadania, musisz się zgadzać na wszystko! Czekaj. Kamerzysta, mogę coś powiedzieć jeszcze? Tak! Chciałem powiedzieć, że to nie są w ogóle nowe ubrania, to są ubrania, które wyprałem sam w pralce, którą oczywiście mam w domu. Pamiętajcie, nie wydawajcie bezsensownie pieniędzy na nowe ubrania, bo przecież macie takie coś jak pralka, albo w ogóle nie pieście, żeby nie marnować pieniążków rodziców. To co, kamerzysta, jakie dajesz mi zadanie? Dobra, a teraz jakie było kolejne zadanie? Ostry sos, to ja przyniosę ketchup, łagodny. No co ty, ketchup też jest zbyt... No to łagodny. Nie, sok pomidorowy może dać co najwyżej. Albo w ogóle sok pomarańczowy daj. Wodę daj, bo przecież to będzie przesada, jak pokażemy ketchup. No dobra, no to przyniosę wodę. No to leć! Ty, ja to do spalenia, nie? W ogóle zobacz, co mi zostało przez ciebie. Widzisz, kretynie? Marku, czy chcesz się napić wody z lodowca? Tak, chcę się napić wody, tylko nie z lodowca. Powiedz. A, żywiec zdrój, bo to tańsze. No powiedz jeszcze raz. Marku, czy chcesz się napić żywiec zdrój za 2 złote? Tak, chcę, kamerzysta. O nie, kazałeś mi wypić wodę, to jest takie straszne. Ale udało mi się wykonać wyzwanie. Super, jakie dajesz mi kolejne? A nie wiem, Marku, to może? Teraz musimy iść do kibla i wtedy tam żygałem po sosach. No. Kurde, serio mnie bolał wtedy brzuch masak. Dobra, dawaj. O, patrz, kamerzysta. O, patrz, kwiatki. Po tej wodzie mi kwiatki w buzi urosły. Naprawdę? Zobaczcie, jakie ładne kwiatki, żółte kwiatki takie. Dobra, teraz go pod kran. No, ale jak to? No, głowa pod kran. Nie robimy teraz żadnego dnia na odwrót, powaliło cię w ogóle. Weź mi jakieś inne zadanie, daj, no nie wiem, odkręć kran. No przecież to musi być family friendly, bo mi film znowu wyrzucą. Dobra. I zasięgi ograniczą. Dobra, odkręć. To mów jeszcze raz, słodkim głosem. Marku, odkręć kran! Tak, kamerzysta, już odkręcam, patrz. O, Woda! Możemy marnować wody rodziców. Trzeba zakręcić. Tak, oczywiście, Marku. Dobra, co jest dalej? Jajka. Ale jajek nie pokażemy, no to... Dobra, ogramy to jakoś. Czekaj tu. Marku, mam jajeczka! O, jajeczka, dziękuję ci, kamerzysta. Co robimy z tymi jajeczkami? To zbiję nad zlewem. Ale przecież ubrudzę cały zlew. No trudno, czasami trzeba się pobawić. Posprzątamy razem. Tak! O! Jajeczka! Może jajeczniczkę zrobimy z tych jajek? Może rzeczywiście trzeba zrobić jajeczniczkę! Poczekaj, Marku! Czekaj! Weźmiemy je, żeby nie marnować jedzenia! No tak, zjedzmy je najlepiej! Kurwa! A ty mi kazałeś to jeść jeszcze. Fu. Pamiętasz? No, pamiętam, panie dobre. Dobra, posprzątaj to. Pan już. Dobra, lecimy dalej z filmem. Marek, to było chyba tak, że ja ci kazałem teraz fajki jarać. No, a później kazałeś mi polizać jakąś cegłówkę. Dobra, no, to... No przecież nie pokażemy szlugów, bo no wiesz, to jest 100% gwarancja, że film zablokują. Dobra, to może chipsy, co? Chipsy? Dobra, no to poleć po chipsy. A co ty masz, frajerze? Co to jest za gówno? No kurwa, chipsy, no a dobra. A skąd ty wziąłeś te chipsy? Przecież wiesz, jakie ja chipsy jem. Ale te też nie są tanie, 10 zł. To były te, które tak średnio ci smakowały wtedy. Dobra, ale czemu mi dajesz takie gówno, kretynie? No dobra, dasz radę. Dobra, i czekaj, tam było, że oddawałem ci jednego. Tak, dobra, czekaj, gramy, czekaj. No nie, dobra, wywalone w to, nie musimy się starać na tych filmach. Inni youtuberzy też się nie starają, jak grywają to gówno, dobra. Kamerzysta, może chcesz jednego chipsa? Tak, Marku, ale nie z rączki! Chciałbym normalnie, żeby nie przekazywać zalasków! Przepraszam.
I co, teraz mam zjeść wszystkie chipsy naraz? Nie, musisz powiedzieć, teraz mam zjeść chipsa sobie, tak? Nie no, dobra, trudno. Ja powiem ci wtedy, nie musisz. Dobra, nie ma co przedłużać, kretynie. Ja decyduję o tym, co jest na moich filmach. Dobra, kamerzysta, teraz mam zjeść te 4 chipsy naraz, tak? Tak, Marku, zjedz te 4 chipsy naraz! Ale to takie straszne, jeszcze brzuszek mnie rozboli. I co wtedy będzie? Nie wiem, Marku, jestem ci perki! Ja nie chcę, ale dobrze, takie jest wyzwanie, to zjem. 4 chipsy naraz. 1, 2, a tu jest 5! To Marku, musisz odłożyć jednego! Pomyliłem się w obliczeniach! Matematyka nie jest moją dobrą stroną! Dobrze, to teraz zjem chipsy. No dobra, jedz to, nie, jedz to. Ba! Wywalone mam w to. Dobra, zrobisz tak, zmontujesz, żeby było widać, że jem. Dobra, co było dalej? Cegówka była dalej, tak? To dobra, to pomińmy. Nie, że masz pomijać cegówkę. No dobra, no to mów! Dobra, to, że tu kamień masz pomijać. Dobra. Marku, to teraz może pomijaj kamień! Który jak w Teletubbiesach! Ten kamień? Tak, pomijaj go paluszkiem! Orgazm! Powiedziałem orgazm. To wytniesz, dobra. Ojejku, jak fajnie! Ty chcesz pogłaskać kamień? Tak, tak! Ale fajnie! To jest taki chory pomysł, że ja nie wiem, jak ja chcę robić te filmy dalej. Dobra. Ja chyba rzucę tego YouTube'a w końcu. Ty kamerzysta, co ty zrobiłeś z tym apartamentem, co ci kupiłem w poprzednim filmie? No, wiesz co? No, to zrobiłeś. No, masz go dalej? No nie mam go już. No jak to nie? Co ty z nim zrobiłeś? No przechlałem go. Ty normalny jesteś? Jakim cudem? No, wiesz, ile on kosztował, za ile to pijaku akt notarialny podpisałem za parę koła. Ile za ten apartament dostałeś? 6000. No powaliło ci, on był warty 700. Człowieku, tobie no coś dać, to wszystko przepijesz. Menelu głupi. Dobra. Wszystko na alkohol i fajki pewnie wydałeś. Ty normalny jesteś? Dobra, siadaj. Mary. Co mamy zrobić? Mam ci kolejne mieszkanie teraz kupować, czy co? No dobra. Powaliło cię? To szopę może mi kupisz, co? No w sumie, bo przecież jak pokażę apartament za 700 koła, to będzie, że śmiejemy się z biednych. Dobra, to co tam było? Ty powiedz do mnie słodziutko, Marku, kupisz mi teraz mieszkanie? Dobra, gramy. Marku, może mi kupisz jakieś mieszkanko teraz? Oczywiście, kamerzysta. Żeby nie pokazywać, że wydaje pieniążki rodziców, to teraz pójdziemy do szopy, którą ci niedawno kupiłem. Tak? Chcesz mieszkać w szopie? Tak! O tym! To teraz chodźmy do szopy, którą dobrze ci kupiłem. Będziesz mógł tam wziąć swoje rzeczy. Nawet mogę pomóc ci wziąć walizkę. Dobrze, Marku, chodźmy do szopy! Czekaj, kamerzysta. Ja teraz pójdę do twojej piwnicy, wezmę walizkę i pójdziemy do twojej nowej szopy. Dobrze, to chodź! To idziemy. Kamerzysta, to jest twoja walizka, a to jest twoja nowa szopa. Teraz tutaj zamieszkasz. Marku! Chodź, pokażę ci, jak tutaj wszystko wygląda. Marku! Tak, kamerzysta? Marku, dziękuję ci bardzo! A gdzie postawić? O! Kurde, ale co mnie od ciebie, debilu? Wczoraj musiałem się 4 godziny po tobie kąpać. Gdzie ty się myjesz w ogóle? No kurwa, no przecież umyłem się, człowieku. No nie myję się, przedwczoraj się umyłem. Cuchnie, że to jakaś masakra. Przedwczoraj się myłem. No chyba w jeziorze, w bagnie się kąpałeś. Dobra, skończ, graj. Kamerzysta, gdzie postawić ci tą walizkę? Może być tutaj? Tak, Marku, może być tutaj! Proszę, teraz... Jaka piękna szopa! Piękna szopa, idealna na YouTube'a, bo nie pokazujesz bogactwa. Marku! Dobra, co teraz? Była jeszcze jedna scena, co sobie rozbijałem jajka na głowie, ogórki czy coś takiego. Dobra, to możesz to pominimy. No pominimy, bo jest, to jest w ogóle jakaś masakra. W ogóle idźmy z tej szopy, bo to tak cuchnie. No ty w ogóle to budowałeś, kamerzysta? Nie wiem, no kurwa, no była na wyprzedaży. No. Za 150 zł. Dobra, to nie wiem. To wracamy do mnie do rezydencji i film będziemy kończyć. No. Dobra, to dawaj. Kurde, jestem tak zmęczony po nagrywaniu tego filmu, zaraz pójdę spać. Dla mnie nie spoko, bo przynajmniej mi tyle nie wyzywałeś. No nie, bo to jest jakaś masakra. Przecież jestem tak zmęczony. Będziemy musieli zrobić kilka takich filmów, żeby YouTube w końcu te zasięgi przewrócił. Dobra, ale teraz skończymy już to gówno. Także, kochani widzowie, bardzo, bardzo, bardzo słodziutko się z wami żegnam. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Jeżeli 5. pod tym filmem będzie 10. Jak 10? Za dużo, Marku! 3! 3! To za mało! 5 było dobrze! 5 łapek w górę. Jeżeli pod tym filmem będzie 5 łapeczek w górę, to nagramy 2000 kulek w basenie! Zabawa! Dziękuję wam jeszcze raz, kochani widzowie, że oglądaliście ten film i napiszcie w komentarzu: dziękuję, kochany kamerzysta, za świetnie nagrany odcinek. Aha! Ja przypnę wam serduszko. Żygam już tym. Dobra, weź to, poleć tylko poprzednie filmy, subskrypcje i kończymy. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnij... Nie! Nie, tam był ten Family Friendly, możesz polecić najnowszy film ostatni. Obejrzyjcie Family Friendly film i zasubskrybujcie nasze kanały. Żegnam się z wami cieplutko. Do zobaczenia.
Dobra. Ty, a to na... twoja wina, k***a! To przez to, że założyłem ci ten kanał, ty tam szlugi palisz i przez ciebie mi obcinają zasięgi. To dobra. Twoja wina, bo widzą powiązanie. Już nie chcę robić tego gówna. Ja chcę normalne filmy robić, jak... Czemu ja mam udawać? Czemu ja mam udawać, jak ci wszyscy głupi youtuberzy? Dobra. Kim ja jestem? To ja rządzę YouTube'em. I jeszcze wszyscy zobaczą, że zaraz będę pierwszy i całego YouTube'a ustawię pod siebie. Tak będzie. Dobra, wypadł do tej szopy, bo śmierdzi mi znowu w domu. Myślałem, że jakiś dom pryniąsie na wypadł stąd!